Zupa ogórkowa. I właśnie jak ci smakuje ta zupa? No dobra jest. Zupa ogórkowa dobra była. Jest smacznie miła obsługa, a do tego domowe obiady uczniów z tej szkoły podstawowej w Murdarce chwalą sobie szkolną stołówkę. Mi najbardziej smakują kotle z ziemniakami i spaghetti. Panie są tutaj bardzo miłe i życzliwe. Są naprawdę zdrowe i nigdy nie czuję się głodna, gdy zjem obiad. Otrzymujemy o 11 na czwartej lekcji chyba. Zawsze dania są ciepłe, mi smakuje. Właśnie jaka tutaj jest obsługa, panie się chyba starają. Miłe są, bardzo miłe. Oprócz tego jest również tanio, bo uczeń za obiad płaci tylko 4 zł, a pozostała kwota jest dofinansowana z budżetu gminy. Patrząc już na tą inflację dzisiejszą, i tak jesteśmy w stanie za 4 zł wyrobić się finansowo. Oczywiście jest to wsad do kotła, no bo większość wiadomo, że tutaj dofinansowywane. Wakacje tuż, tuż. Jeszcze przed końcem roku szkolnego szkołę podstawową w Murdarce odwiedził Łukasz Kmita. Wojewoda Małopolski wręczył Janowi Skrzekutowi, wójtowi gminy Limanowa, czek na kwotę 400 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom limanowski samorząd wyremontuje w 5 szkołach szkolne stołówki. To jest, myślę, wspólny nasz sukces. Przede wszystkim samorządu, ale i także rządu, który dofinansowuje w 80% modernizację między innymi takich miejsc jak jadalnie, stołówki. Nie tylko po to, żeby dzieci miały dobre warunki, ale także, żeby kadra, która pracuje, panie kucharki i inne panie, które pomagają wydawać posiłki, mogły pracować w dobrych, estetycznych, bezpiecznych sanitarnie warunkach. To miejsce, jak i pozostałe 4 stołówki, zmienią swoje oblicze. Zostanie wymieniona instalacja sanitarna i elektryczna. Odmalowane pomieszczenia będą wyposażone w nowe meble i niezbędny sprzęt do przygotowywania posiłków. Do 20 sierpnia mam tutaj oazę w szkole, więc do 20 sierpnia nie da się nam wejść na kuchnię, bo też kuchnia będzie funkcjonowała dla oazy. Natomiast po 20 sierpnia na pewno wejdziemy z tym remontem. Jeżeli by gdzieś tam brakło ten tydzień września, 2 tygodnie, to jakoś myślę, że tutaj uczniowie na suchym prowiancie będą, no ale myślę, że warto dla kiedyś tej nowoczesnej kuchni. Jakby nie było wsparcia, no to byśmy pewno sobie poradzili, ale w przestrzeni czasowej odległej. A tak to możemy to zrobić już, już się możemy tym cieszyć, że będziemy mieli coś nowego i dobrego, pożytecznego dla dzieci. Limanowska gmina jest jedynym samorządem w Małopolsce, który w tym roku otrzymał dofinansowanie na remont szkolnych jadalni. Pieniądze na ten cel pochodzą z programu Posiłek w Szkole i w Domu.